wieczne na nas ciążą winy, lecz niech żal nasz litość wznieci. Przyjmij, Ojcze, grzeszne syny, nie odpychaj swoich dzieci. Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Gromadzimy się we wspólnocie wiary na sławowanie Eucharystii w 26. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Na ołtarzu Pańskim składamy troski tygodnia, który minął. Prosimy o siłę i błogosławieństwo w nowym tygodniu, a zbawcze owoce tej najświętszej ofiary składamy w następujących intencjach. Ja modlę się w intencji apostolstwa dobrej śmierci za wszystkich, którzy podjęli nieustanną modlę wstawienniczą apostolstwa dobrej śmierci. Ksiądz Adam modli się do miłosierdzia Bożego za zmarłego syna w trzecią rocznicę śmierci. Ksiądz Grzegorz modli się do miłosierdzia Bożego za zmarłego Kazimierza Szubryt po 25. mszy świętej gregoriańskiej. Prosimy dla polecanych zmarłych o radość nieba. U progu zaś tej najświętszej ofiary dobrego Boga przeprośmy za nasze grzechy, byśmy mogli ją godnie złożyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu, Boże Ojcze,
módlmy się. Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc. Udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Amosa. Tak mówi Pan Wszechmogący. Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach. Jedzą oni jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Improwizują na strumentach harfy i jak Dawid wynajdują instrumenty muzyczne. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają. A nic nie martwią się upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców i zniknie krzykliwe grono hulaków. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Dźwiga poniżonych, Pan kocha sprawiedliwych, Pan strzeże przybyszów. Chwalę duszo moja, Pana Stwórcę swego. Ochrania sierotę i wdowę, lecz występnych kieruje na bezdroża. Pan króluje na wieki, Bóg Twój Syjonie przez pokolenia. Chwal duszo moja, Pana Stwórcę swego. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Ty, o człowieku Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę. Zdobywaj życie wieczne. Do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata,
ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc wiekuista. Amen. Oto Słowo Boże. Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do faryzeuszów: żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mu język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł: proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci. Niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowani w Chrystusie Panu bracia i siostry, Ewangelia dzisiejszej niedzieli przynosi nam prostą, nieskomplikowaną historię. Oto bogacz prowadzący bardzo wygodne, dostatnie życie idzie do otchłani. Można przypuszczać, że tą otchłanią jest piekło. A biedak po rozmaitych udrękach i trudach doczesnego życia udaje się do nieba. Z tego prostego tekstu można wyciągnąć jednak wiele wniosków. Po pierwsze, ideałem Ewangelii
nie jest, jak się może wydawać, ubóstwo. Bo gdyby tak było, bogacz zostałby raczej pochwalony za to, że umożliwił Łazarzowi życie w takim właśnie ideale. Po drugie, ideałem Ewangelii nie jest bogactwo. Bo gdyby tak było, bogacz po śmierci poszedłby na łono Abrahama, nagrodzony za to, że osiągnął ideał bogactwa. Po trzecie, ideałem Ewangelii nie jest wreszcie pomaganie całemu światu, niesienie pomocy wszystkim potrzebującym, bo gdyby tak było, bogacz zostałby oskarżony nie tylko za brak pomocy temu konkretnemu człowiekowi, Łazarzowi, ale również za to, że i pomagał wszystkim, którzy byli żebrakami, byli w potrzebie i żyli w jego mieście i w okolicach. Ideał Ewangelii jest bowiem stale taki sam, a tym ideałem jest po prostu miłość. Miłość zaś w tym kontekście znaczy być dobrym, życzliwym nie tylko dla samego siebie, ale także dla innych ludzi. I tu dotykamy kolejnej sprawy, o wiele trudniejszej. Skąd mamy wiedzieć, że po śmierci będą cierpieć ci, którzy za życia nie dostrzegali potrzebujących, cierpiących, nie śpieszyli im z pomocą? Skąd mamy wiedzieć, że w ogóle po śmierci jest jakieś życie i że Bóg w tym życiu będzie karał tych, którzy nie okazywali miłości, a nagradzał tych, którzy nie byli kochani? A skąd mamy to wszystko wiedzieć? Popatrzmy najpierw na to, co w tej materii proponuje bogacz. Otóż on uważa, że gdyby zmarli, mający tego typu doświadczenie, przyszli do żyjących, to by tych żyjących przekonało. Czyli, że gdyby żywi mieli widzialny dowód niewidzialnej prawdy, to z pewnością by do niej przylgnęli. Wielu z nas być może tak po cichu kibicuje temu bogaczowi, że ma rację, że gdyby coś takiego się stało, to ludzie by się nawrócili, zmienili swoje życie i swoje postępowanie. Ale Abraham w dzisiejszej Ewangelii nie wierzy w skuteczność pojawiania się zmarłych, a nie wierzy, bo dobrze zna ludzką naturę. Czy gdyby dzisiaj pojawił się twój dziadek, twoja babcia, ktoś ważny dla ciebie i powiedział, jak nie zmienisz swojego postępowania, to skończysz fatalnie, to jak długo byś w to wierzył? Mamy sporą tendencję do tego, by tego typu wydarzenia wypierać, zapominać o nich, twierdzić, że to fantasmagorie, wymysły, że to był zły sen, że to się nie mogło naprawdę zdarzyć. Skoro potrafimy w ciągu roku odkochać się z miłości, która miała być na wieki, po grób, to czy doświadczenie spotkania ze zmarłym nie wywietrzałoby równie szybko? Poza tym widzimy, że naoczne argumenty niekoniecznie pomagają. Przecież wszyscy, którzy dziś tkwią w nałogu alkoholowym, na własne oczy widzieli, co alkohol robi z człowiekiem, a jednak nie powstrzymało ich to przed toksycznym piciem. Pomyślmy teraz o drugiej sile argumentacyjnej, którą w Ewangelii proponuje sam Abraham. On idzie po takiej linii, że wierzyć powinno się nie w to, co widzialne, ale w to, co napisane, co jest Bożym Słowem i świadectwem wiary. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Mają zatwardziałe serca, skoro nie dociera do nich nawet Boże Słowo, które znają, które jest im głoszone, to nic innego nie przebije się przez ten pancerz. Nic innego nie jest w stanie ich poruszyć i zmienić ich postępowania. Bogacz wiedział, co mówił Mojżesz i prorocy, bo znał Pismo jak każdy przyzwoity Izraelita. Słyszał o tym i wiedział, ale w jego życiu to i tak nie pomogło. Dlaczego? Bo po prostu w to nie wierzył. Święty Paweł pisze dziś
walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne, do tego zostałeś powołany. O wiarę w to, co napisane w Piśmie Świętym. O wiarę w to, że po śmierci jest inne życie i że o sprawiedliwość trzeba walczyć. Wiara jest darem, to prawda. Tak jest darem, jak spotkanie tak zwanej drugiej połówki. Ale jeśli o wiarę się nie troszczy i nie walczy, człowiek może przestać wierzyć w to, co kiedyś było oczywiste, tak jak może przestać kochać to, co kiedyś było najukochańsze. Abraham mówi, że wystarczy słuchać Mojżesza i proroków. Ale przecież oni nie pisali o tym, że po śmierci będzie nagroda lub kara za odpowiedni stosunek do potrzebujących. Oni pisali tylko o tym, że trzeba im pomagać, tym wszystkim, którzy się źle mają, mają się gorzej od nas. Ostatecznie dzisiejsza Ewangelia mówi bardzo uczciwie o jednej rzeczy. Po śmierci człowieka następuje rozliczenie z miłości. I świadectw na to w Piśmie Świętym jest przynajmniej kilka, choćby piękna, poruszająca scena dotycząca sądu ostatecznego, tego oddzielenia owiec od kozłów, jednych po prawej, po drugiej stronie, to także jest sąd z miłości, więc wraca to niejako w Ewangelii jako refren. Niech więc to dzisiejsze Boże Słowo będzie nas nie tyle przestrogą, czy raczej przypomnieniem, zachętą do tego, aby żyć, jak się Panu Bogu podoba, pełniąc skromne, drobne uczynki miłości, za które Chrystus udziela zbawienia. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Chrystus ciągle czeka na szukających Go. Ufnie przedstawmy Mu więc nasze trudy i cierpienia. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów i prezbiterów, aby przez swoją posługę budowali jedność Kościoła i świadczyli o nieskończonym miłosierdziu Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się zamożnych tego świata i rządzących państwami, aby mieli na uwadze dobro wszystkich swoich obywateli i troszczyli się także o potrzeby ludzi bezdomnych i ubogich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji apostolstwa dobrej śmierci za wszystkich, którzy podjęli nieustanną modlitwę wstawienniczą apostolstwa dobrej śmierci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za zmarłego syna w trzecią rocznicę śmierci, za zmarłego Kazimierza Szubryt, o dar życia wiecznego w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy dbając o własne nawrócenie, nie bali się mówić i świadczyć o Bożej miłości przez dzieła i czyny miłosierdzia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, wysłuchaj wołania pokornych serc naszych, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Z rąk kapłańskich przyjmij, Panie, tę ofiarę chleba, wina, co się wkrótce dla nas stanie krwią i ciałem Twego Syna. Niech przestępstwa nasze zmywa i uśmierza gniew Twój, Panie. Niech nas z niebem pojednywa i uzyska przebłaganie. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą ofiarę i spraw, aby przez nią otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Wznieśmy chwały hymn w niebiosy, Pan zastępów niepojęty. Święty.
Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. A nas wejrzyj ze sobą. Prosimy na dar Twojego spokojności, aby Cię obłogosi dleń i przyjmij ofiarę przez Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą. Wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, z błogosławionym Czesławem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego śmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i
poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie ze wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Chryste Zbawco nasz jedyny, któryś grzechy świata zgładził, który Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Słuchajmy.
to, że dałeś nam miłość. Dzięki. Siebie. Ty nam przebaczasz grzechy. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy przez uczestnictwo w ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa mogli się stać współdziedzicami Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Usiądźmy. Siostry i bracia, gościmy dzisiaj panów z Orlej Straży. Jest to fundacja, która pomaga ofiarom terroryzmu na Bliskim Wschodzie. Prosimy przedstawiciela tej fundacji o kilka słów na ten temat. Szczęść Boże, dzień dobry Państwu. Nazywam się Dawid Krzyż. Zajmę Państwu dosłownie tutaj krótką chwilę. Opowiem o tym, jak działamy, jak pomagamy ofiarom wojen i terroryzmu na świecie, ale tak naprawdę głównie w Iraku, irackim Kurdystanie, w Egipcie, obecnie na Ukrainie. Tutaj na ścianie Państwo widzą wystawę zdjęć, które dokumentują nasze działania, pokazują ludzi, którym pomagamy, ludzi, których w większości znam. W samym Iraku byłem kilkanaście razy, tak naprawdę już trochę straciłem rachubę, już przestałem liczyć. Jesteśmy małą organizacją, zaledwie trzyosobową, czteroosobową, łącznie tam z naszymi wolontariuszami. Tworzymy taką grupę ludzi, którzy chcieli coś zrobić. Zaczęło się od tego, że założyciel fundacji Bartosz Żutkowski, który był żołnierzem, przeczytał o ukrzyżowaniu 12-letniego chłopca w Aleppo w Syrii, postanowił wyjechać na Bliski Wschód, zobaczyć, czy jest w stanie coś w ogóle zrobić i czy ten przekaz, który usłyszał w mediach, jest prawdziwy, okazał się brutalnie prawdziwy i ludzie tam potrzebowali pomocy tak wtedy, tak i jeszcze dzisiaj. Z Bartoszem spotkałem się ja w Iraku osobiście. Pojechałem tam do jednostki takiej ochotniczej samoobrony. Wstąpiłem do tej jednostki, żeby bronić ludzi przed tyranią ISIS. Mówimy tutaj ISIS, państwo islamskie. Może państwo jeszcze pamiętacie, w 2014 roku ta organizacja najechała na regiony w Syrii, w Iraku, wypędzając, mordując ludzi. Ludzie mieszkali w obozach dla przesiedleńców przez kilka lat, musieli opuścić swoje domy. Kiedy wrócili po trzech latach, okazało się, że te wszystkie ich miejscowości są zniszczone, splądrowane, zrównane z ziemią. I co my mogliśmy zrobić? Przede wszystkim zapytać ich, jakiej pomocy oczekują, co może zmienić ich życie. I oni odpowiedzieli nam, że chcą pracować, chcą robić to, co robili kiedyś, odbudować zniszczenia. Nie chcą nigdzie uciekać, nie chcą wyjeżdżać, chcą zostać tutaj w ziemi swoich przodków. Pierwszy zakład ślusarski, który otworzyliśmy za koszt kilku tysięcy złotych, to była właśnie prośba jednej z rodzin, której zakład został zniszczony, a oni chcieli dalej pracować. Kupiliśmy im narzędzia, wiertarki, piły, szlifierki. Narzędzia, które są potrzebne w ich codziennej pracy. I tak zaczął się projekt, który oni sami nazwali Dobra Praca. Do tej pory otworzyliśmy 110 takich rodzinnych działalności, często z
fachem przekazywanym z pokolenia na pokolenie. I za niewielki koszt, za koszt kilku tysięcy złotych otwieramy ludziom działalność, miejsce pracy, ale przede wszystkim dajemy im możliwość godnego zarobienia na utrzymanie swojej rodziny, bo to są ludzie, którzy nie chcą żebrać. Oni nie chcą czekać, aż przyjdzie pomoc humanitarna i im coś da. Oni wolą zarobić, kupić sobie to, czego potrzebują. I takich rodzin, no jeśli policzymy, że to jest 110 rodzin, które nie tylko samodzielnie się utrzymują, ale także są potrzebne dla swojej społeczności, bo to są fachowcy różnej branży, od rzemieślników, po sprzedawców, krawców, rolników. Takie działalności najbardziej im pomagają. Potrzebują ludzie dachu nad głową, no bo domy zostały zniszczone, ludzie mieszkają do tej pory tak naprawdę w namiotach. Odbudowujemy im niewielkie domy, 40 parę, 50 metrów z pustaków, bardzo prostej konstrukcji, żeby ludzie mieli jakieś godne warunki do życia. I to są wszystko pomysły ich samych. My współpracujemy z lokalnymi organizacjami, które są najlepiej zorientowane w potrzebach. Nie wymyślamy niczego, my swoimi rękami również tego nie robimy. My staramy się tylko przekazywać informacje o ich potrzebach, a oni sobie na miejscu doskonale radzą, bo mówimy tutaj o Iraku, w którym cywilizacja jako państwowość istnieje od tysięcy lat. To jest kolebka nie tylko naszej cywilizacji, również chrześcijaństwa. Bardzo wiele miejsc, które są powiązane z chrześcijaństwem i ludzie, którzy naprawdę wierzą w Pana Boga. Ja nie będę tutaj Państwu dużo czasu zajmował. Będę na zewnątrz. Proszę Was tylko, że jak będziecie po mszy, może podejdźcie sobie do tych zdjęć, popatrzcie, przeczytajcie, co jest tam napisane, a ja będę na zewnątrz, jeśli macie jakiekolwiek pytania, chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć, służę Wam swoją pomocą. Odpowiem na każde pytanie. Jestem tutaj do Waszej dyspozycji dla Was. Serdeczne dziękuję. Bóg zapłać za wysłuchanie. Dziękujemy panu Daruszowi, dziękujemy wszystkim, którzy będą chcieli wesprzeć funkcjonowanie tej fundacji. Dziękujemy księdzu oficjałowi, księdzu doktorowi Tomaszowi Relisowi za przewodniczenie tej liturgii, za wygłoszone Słowo Boże i za całą niedzielną pomoc duszpasterską. Zapraszamy dzisiaj na nieszpory niedzielne, w środę nabożeństwo ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Od soboty rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Przez cały rok można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W sobotę od godziny 8 odwiedziny chorych. Zapraszamy wszystkich mężczyzn do kościoła Matki Bożej Bolesnej świętego Wojciecha na godzinę 8 na mszę świętą i męski różaniec. A u nas w kościele o godzinie 17 różaniec wynagradzający, o godzinie 21 apel jasnogórski. Za tydzień w niedzielę modlitwa różańcowa o godzinie 8 i po mszy świętej zmiana tajemnic. Kolekta przeznaczona będzie na seminarium duchowne w Opolu. Będziemy wspominać świętego Franciszka i jak co roku zapraszamy na błonia parafialne o godzinie 15 na nabożeństwo w intencji poszanowania przyrody, w którym możemy uczestniczyć razem ze swoimi pupilami, zwierzakami. Będziemy gościć ojców oblatów, którzy jak co roku wygłoszą Słowo Boże i w przedsionku kościoła rozprowadzać będą kalendarze misyjne. Nasz dekanat Opole Szczepanowice jest zaproszony do udziału w jubileuszowej pielgrzymce z okazji 50-lecia naszej diecezji. Uroczysta msza święta z udziałem księdza biskupa oraz dwóch innych dekanatów odbędzie się o godzinie 14:30 w kościele seminaryjno-akademickim. Zapraszamy róże różańcowe na pielgrzymkę 15 października na Górę Świętej Anny. Wyjazd sprzed kościoła o godzinie 8:30. Koszt 35 zł. Zapisy w zakrystii. Zapowiedzi przedślubne. Paweł Harkiewicz, Opole i Monika Wróbel, Opole, zapowiedź trzecia. Szymon Marszałek, Opole i Dominika Gałecka, Opole, zapowiedź druga.
do wieczności w minionym tygodniu odszedł z naszej wspólnoty parafialnej świętej pamięci Czesław Szachnowski, lat 78, z ulicy Koszyka. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Dobrego Boga prośmy o jego błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Do serca Twe
Teraz tu, a tam do samochodu.